Słuchajcie, wreszcie zrobiły się przepiękne warunki i obiecałem sobie, że zabiorę was w to miejsce. I na ten wyjazd zmobilizowałem cały swój sprzęt i całe swoje siły. Mam kupę pomysłów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ruszajmy zatem. Słuchajcie, dzisiaj wziąłem plecak największy, jaki mam, jeżeli chodzi o fotografię i nagrywanie wideo, a mianowicie Thule 32 Cover. Jeden z najlepszych plecaków, jakie znalazłem na rynku i mam w nim... Na samym wierzchu wziąłem wingsuit marki HOM. Jest to malutki Cinewhoop 95 z cyfrowym nadajnikiem. Przepięknie lata, szczególnie w ciasnych pomieszczeniach i może kręcić naprawdę ładne kinowe ujęcia. Wziąłem też oczywiście GoPro 10, bo lubię, jak te moje vlogi nie wyglądają tak bardzo profesjonalnie, bo jak wygląda coś za bardzo profesjonalnie, to wiadomo, że ludzie się zniechęcają, bo wiedzą, że nie nakręcam takich vlogów, więc staram się też dużo nagrywać GoPro, tym bardziej, że mam do niego Media Mode, mam tutaj lepszy mikrofon i to działa naprawdę lepiej pod takim kątem szybkiego nagrywania. To jest taka moja główna kamera do vlogów w końcówce tego sezonu 2021. Jak przerzucimy ten plecak, z niego można też startować z powodzeniem. Szczególnie jak jest dużo liści, albo mamy sporo piachu. To jest idealne miejsce. I też tego plecaka jakoś specjalnie nie szanując, coś sobie dobrze radzi. Jest naprawdę super. To, co jest ekstra w tym plecaku, że mamy tutaj w środku sling. Możemy sobie wyciągnąć całą tą torbę i dzięki temu mamy osobną torbę fotograficzną, taką mniejszą. Jeżeli chcemy podejść tylko od auta, pod jakiś szczyt na przykład z samym aparatem albo z samym dronem. Główna część w tym slingu to jest oczywiście R2S. Mój najlepszy dron w tym sezonie. Sporo nim latam, robię więcej filmów niż zdjęć, ale on spisuje się naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o drony z gimbalem, to jest na pewno mój numer jeden. Tutaj wraz z nim mam oczywiście aparaturę. Do tego tablet jest w innym miejscu. Mam też mikrofony. To są mikrofony Rode Wireless Go. W tej chwili nagrywam to sonówką i mikrofonem Rode Video Micro. Mam też kamerę Hero 8. Ona służy mi do zaczepienia na dronie FPV. I też mam drugi aparat Lumixa. Czasami nagrywam tutoriale na dwa aparaty. Więc zabieram ze sobą dwa bezlusterkowce. Ten ma ogniskową ekwiwalent 40 mm, a stanówka ma mniej więcej ekwiwalent, w zależności od tego, czy 24 czy 50, w zależności od tego, co robię, mam dwa obiektywy do Sony. I to jest to. Plus do tego całe akcesoria. Tu są akcesoria z GoPro, ale tutaj mam drugą kamerę Hero. Mam obiektyw 35 mm, mam światło po to, żeby doświetlić czasami jakieś sceny. Mam też kamerkę Insta360 Go, żeby zrobić widok z trzeciej osoby. Słuchajcie, Mavica używam zwykle tam, gdzie chcę mieć stabilne ujęcia, mniej dynamiczne może, ale na przykład, żeby polatać nisko nad wodą, żeby pokazać z góry też obiekty, zrobić trochę fotek. Wszędzie tam ten R2S naprawdę mi się dobrze spisuje. Dodatkowo mam do niego też filtr. Jest to filterek ND Fruela. Bardzo fajnie, VND Mist, czyli mgiełka lekka. Zwykle używam tutaj dwójki lub trzech przedziałek przysłony, to w zupełności mi na takie warunki jak teraz wystarcza. Dzisiaj nie używam tego mikrofonu, tego Wireless Go, dlatego że jest dosyć wietrznie i on ma kiepską osłonę przeciwko wiatrowi. Używam dzisiaj Video Micro i dlatego wziąłem sobie obiektyw o szerszym polu widzenia, bo to jest ogniskowa 16 mm, czyli ekwiwalent 24. Znajdziemy miejscówkę, która będzie trochę lepiej doświetlona, bo mam jeszcze kilka dronów ze sobą i parę optyk,
ale one wymagają też trochę lepszych warunków oświetleniowych. Jeżeli chodzi o R2S, to jest świetny dron, ale on nie zawsze nam się sprawdza, nie we wszystkich warunkach. Przy goglach też jest ważne, żeby nie narażać ich na działanie bezpośrednie promieni słonecznych, dlatego wydrukowałem sobie właśnie tą zaślepkę. Że wziąłem ten większy plecak, bo byłaby bieda z tym małym. Nie startowałoby mi się tak wygodnie jak z tego. Co się dzieje, jaka jest sytuacja, a mianowicie mamy przepiękne drzewo i zobaczcie tutaj, co się dzieje z jego pniem. Bo to jest niesamowite, co się z nim stało. Ja czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, żeby bobry załatwiły aż tak mocno całe drzewo. Czujecie? Ono za niedługo runie. Jest przepiękne. Słuchajcie, za nami fantastyczna wyprawa. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam dla Was teraz quiz dla osób, które są najwytrwalszymi widzami. Bardzo proszę o komentarz pod tym filmem. Najciekawsze trzy komentarze wygrają, a mianowicie napiszcie przede wszystkim, iloma dronami latałem. Po drugie, może zrobimy tak, jakiej pojemności był ten plecak? Jest ten plecak, bo faktycznie ma trochę pojemności. I po trzecie napiszcie, ile kamer się tutaj zmieściło, ile w sumie zabrałem ze sobą kamer i jakie. Trzy osoby, które napiszą najciekawsze komentarze, otrzymają ode mnie nagrody i wręczę je już na latającej kawce w najbliższą sobotę. Zapraszam zatem do śledzenia nie tylko odcinków montowanych tutaj na kanale, ale także czynnego uczestnictwa w live'ach. Co sobotę o 9:30 mamy sesję Q&A, czyli pytania-odpowiedzi, a dodatkowo zwykle staram się przygotowywać jeden temat. Trzymajcie się i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć!